Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja nazywam się Auron17, a to jest kolejny 12 odcinek Devil May Cry 4. Moi drodzy, nie przedłużamy, zaczynamy! Będzie teraz dużo cutscenek, także nie musicie się tutaj za bardzo przejmować moim gadaniem. Ja też się postaram gadać jak najmniej. Ale coś tam powiem. Bo czasem wypadałoby. Destroy this world so that the true utopia can be judgment day. Tak, tak było. Oczywiście te kustynki będą się troszeczkę dłużej między sobą wczytywać, dlatego że, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, jestem na dysku przenośnym, bo jestem debilem i źle to zainstalowałem. Ale jakoś idzie. Nawet dysk jest całkiem szybki. Radzi se. Radzi se jebany. No i jest przypał, jest kwas. Demony się wylewają. To deliver us salvation, we must repent and rejoice, for the world has not yet come to an end. Ten moment, kiedy jesteś, spróbujesz być spoko, ale nie umiesz opanować swojego kurwa złowrogiego śmiechu. That's a solid performance for an old fart like you. Dobra, moi drodzy, tutaj się zaczyna nasza gra, prawdaż? Jeśli mam być szczery, to nagrywam drugi raz ten odcinek ze względu na to, że nie wiem dlaczego, ale mój program do nagrywania zaczął nagrywać z jakiejś przyczyny mikrofon z kamerki zamiast mikrofonu mojego Blue Yeti, więc wszystko się zjebało z dźwiękiem. Uświadomiłem sobie to dopiero podczas, prawdaż, instalacji. Ale, prawdaż, nie będę się przejmował na zaś. Gramy jako Dante. Jest tutaj kilka zdolności, które on faktycznie posiada, które odróżniają go od Dantego. Zdolności Dantego, które odróżniają go od Dantego. O, dobra.
Okej. A, narżnięte. Oh yeah. Udało mi się strzelić, szkoda, że... Czekajcie. Nie umiem, kurwa. O, strzelił. Nie umiem zrobić tego strzału, kiedy chcę. Umiem go zrobić tylko wtedy, kiedy gra mi na to pozwoli. Czy jestem debilem? Czy to już mnie kwalifikuje jako idiotę? Być może. Dobra, strzały mam naładowane. Więc na razie mam fajne... Już zginął. Niezłe pierdolnięcie ma ten shotgun. A jeszcze coś tu zostało, gdzie jesteś, gnoju? Aha, dobra. Tyle z ciebie, tyle po tobie. Dobra, tu jest czysto, jeszcze oczywiście sobie wyczyścimy z fasolek to miejsce. O Boże, wiecie co? Nagrywałem ten odcinek dosłownie 10 minut temu, skończyłem go nagrywać i już muszę to robić drugi raz. Jest to troszeczkę upierdliwe. Troszeczkę, tak troszeczkę, troszeczkę. Boże jedyny. Naprawdę, wiecie co, ogólnie fajnie się gra jako Dante. Jestem zaskoczony tym, że aż tak dobrze mi się gra. Ale oglądanie tych ucenek przede wszystkim drugi raz w tak krótkim odstępie czasu jest dla mnie uciążliwe. Dlatego nie liczcie na to, że będę jakoś szczególnie komentował, reagował jak pojebany. Nie będę udawał, chcę po prostu zachować tutaj naturalność tej rozgrywki. To jest fajne ujęcie, bardzo mi się to podoba. Już o tym powiedziałem raz, drugi raz też o tym powiem. Ale nie będę się 5 razy powtarzał na temat wszystkiego tego, co już powiedziałem wcześniej. To są oczywiście nowe rodzaje mobów, troszeczkę bardziej zmutowane i bardziej niebezpieczne gatunki Strahana w Ribble. Ale oczywiście, co dla nas jest pozytywną rzeczą, równie tępe co on. No, padnij. Już zdechłeś, jeszcze nie? Dobra, ten zdechł. Witaj, przyjacielu! Uff, dokładnie w idealnym momencie uderzyłem. O ty chuju, skurwysynie, ty! Dobra, dobra, żebyś się zapewnie nie poczuł sam ze sobą. Uo! Tak się robi uniki. Wow! To było dobre. Nie wiem, jak wjechałem z tym. Kompletnie nie ogarniam jeszcze tutaj stylu grania tamtego. Ale jeszcze mam czas, żeby się nauczyć. Dopiero zaczynamy tutaj rozgrywkę jako Dante. Oooo! Dobra, najebany, zajebany, okej. Meza mi, lecimy dalej, nie tracimy czasu. Ten odcinek będzie trwał około 20 minut, szczególnie, że już teraz przed chwilą go przeszedłem raz, więc naprawdę nabrałem konkretnej wprawy w robieniu tutaj ważnych rzeczy. Tak, to mamy. Tam kucenka zjeżdżania z windy, naprawdę potrzebna nam tej informacji. Tam była kucenka z informacją, że boska moc przestała chronić ten budynek i ogółem zaraz się zawali. To znaczy, że ten budynek miał się zawalić już dawno temu, ale jakimś cudem się nie zawalił ze względu na to, że utrzymywała go boska moc zbawcy, czy ja to dobrze rozumiem? Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, w każdym razie napierdalamy dalej. Dobra, tutaj zjeżdża nam winda, ja wam będę po prostu mówił, co tutaj się dzieje, ponieważ chcę mieć to już, szczerze powiedziawszy, za sobą. Nie będę tutaj oszukiwał tego, nie ma pozytywności, nie będę tutaj udawał, że świetnie się bawię. Natomiast nie mogę na pewno powiedzieć, że bawię się źle. Bo źle też się nie bawię. O ty kurwo, karakanie pierdolony. One za szybko spadają. O ty kurwo! Ale cię zajebę, nie? No i zajebałem. Rozpłatany w kawałeczki. Słuchajcie, zrobię tę misję na rekord. Będzie 3 razy S. Jak nie zrobię 3 razy S, to zgwałćcie mnie w dupę, dobra? Nie, nie gwałćcie mnie w dupę.
O, fasolki, fasolki! Dobra. Koniec, urwane. Lecimy dalej, zapierdalamy. Na razie 2 minuty minęły od czasu, kiedy zaczął nam się odliczać tutaj czas. Dobre tempo jest. Tutaj zajebista kucenka. Okej, teraz musimy oczywiście najpierw zabić naszych przeciwników. Spierdalaj. Oczywiście, że tak. Chodź, zapraszam. Shotgun. O, unik. Dobra. O ty chuju, spierdala mi. Dobra, niech sobie ucieka. Teraz go wyciągniemy z powrotem. Już zajebany z shotguna. Yeah. Dobra, tutaj mamy czysto. To sobie podniesiemy. Dostajemy kluczyk Kronusa. Oczywiście tutaj Dante po drodze zbiera wszystkie zabawki, które pozostawiał tutaj Nero. W związku z czym dzięki temu możemy również skakać bardzo wysoko, bo zdobyliśmy ten przedmiot, kurwa mać. Zdobyliśmy ten przedmiot przy okazji naszego romansu z windą. Z tą pierwszą, która nas zawiozła na dół, nie z tą drugą, która nas zawiozła na górę i w której walczyliśmy z różnego rodzaju zabawnymi, wesołymi przeciwnikami. Tutaj jest misja, co prawdaż poboczna, ale nie chce mi się z nią bawić, szczerze powiedziawszy. Wow, mistrz skoków. Taki ze mnie pan. Oh yeah, ależ to zrobił. Dobra, tutaj jest jedna rzecz do zniszczenia. Tutaj nie wiem, też jest ławka, zajebiście. Ależ mi to poszło perfekcyjnie. Za pierwszym razem poszło mi to zdecydowanie gorzej. Moi drodzy, jesteśmy już u końca tak naprawdę rozgrywki. Także tutaj jeszcze nas czeka jedna walka z paroma rycerzykami niepokalanej, prawdaż. Tutaj tak, pojawiają się ci, a my wchodzimy jak do siebie. Prrr. Nie ma bicia mnie. Ja tu jestem od bicia. Prrr, pam. Pam, dobrze. Prrr. Uderzył mnie, chuj. Woo! O, 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 przyleciał ten. O, przebił się. O, przebili się. Dobry jestem. Tu nie wiem, co się stanie teraz. Woo! Fuck yeah. Dobra, tego sobie najpierw załatwimy. Jest szansa. Dobra, poniszczony. Ale chyba wyjdzie mi mniej tutaj punktów za styl teraz. No, troszeczkę zraszowałem, więc nie miałem za bardzo okazji, żeby zaszaleć. Przepraszam, że tak mało mówię podczas walki, ale szczerze powiedziawszy, to skupiam się na niej. Bardzo mnie ona fokusuje na sobie. No i tyle, i wyszliśmy stąd, teraz będzie kucenka, jak się zamek troszeczkę zawala, ale spoileruje Auron, ale z ciebie menda, ale to mi się nie chce grać w to DMC. Powiem wam tak, za pierwszym razem ten odcinek wyszedł na prawie 25 minut, teraz wyjdzie na niecałe 20. Po pierwsze doświadczenie, po drugie naprawdę narzuciłem sobie duże tempo w tym odcinku, musicie mi wybaczyć to, że tak bardzo się spieszę, ale
Jest godzina, żeby was nie skłamać, 22:20. Wróciłem z pracy godzinę temu, od razu wracając do pracy zdecydowałem, że nie będę, znaczy nie do pracy, tylko z pracy. Zdecydowałem, że nie będę nic jadł, nie będę nic robił najpierw, tylko pójdę i nagram odcinek i będę miał z głowy. Nagrałem odcinek, z radością wrzuciłem dźwięk do montażu i nagle się okazało, że wyjebało dźwięk, bo... program do nagrywania stwierdził, że jednak nie, ten Auron tu chciał nagrywać mikrofonem z kamerki, po to kupił taką zajebistą kamerkę, zobaczcie jaka jest kurwa jakość tej kamerki, to jest dramat kurwa, moi drodzy. No ale nie będę tutaj się za bardzo rozwodził nad tym, jak bardzo zjebało moje oprogramowanie, po prostu z dnia na dzień postanowiło, że się zmieni. Nie wiem, czy mi się mikrofon na moment odłączył, nie mam pojęcia, z jakiej przyczyny to miało miejsce. Teraz przechodzimy do krótkiego flashbacka, w którym wyjaśnimy, dlaczego w ogóle Dante zdecydował się ścigać Sanctusa, czyli tego biskupika, który jest teraz naszym głównym złym. It's a small congregation that gathers in the castle town of Fortuna. I guess the only people who would have heard of it are the ones who take interest in this type of thing. Like you. Exactly. So just how much do you know about Sparta? Well, from what I can figure, there's a lot of confusion surrounding them. The story goes that Sparta served as the feudal lord of the city long ago. The people who live there today take these legends as truth and worship them, just like a god. They worship a demon as a god? Peaceful worship can't be condemned. But the real problem is the Order. Lately they've been running amok, catching demons, and have even butted in on some of my jobs. Maybe they're starting a zoo. Not just demons. They've also been targeting devil arms, like the ones you have. Okay, then, a museum. So what? Well, what if their intentions are foul? And there's a diabolical plan behind these apparently random acts? Well then... I'd have something to keep me occupied, and... Trish! Dopiero teraz zaczynam rozumieć, o co chodzi w tej kuscence. Jak wszystko ma sens, że Dante po prostu nie chciał się w to angażować, ale Trish podjebała mu miecz Spardy, który później trafił do Sanctusa, żeby Dante się zainteresował tym, co się... Tak, a... A, o, nie będzie... O, jest S! Drugi raz S! Ale ze mnie skurwysyn zajebisty, moi drodzy, i to jest koniec tego odcinka. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę lub w dół, w zależności od tego, jak oceniacie ten materiał, komentarz do waszej oceny oraz oczywiście subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco. Pamiętajcie również o zaglądaniu na Facebooka, do którego link macie jak zawsze w opisie. A tymczasem trzymajcie się, dobrej nocy, do zobaczenia w kolejnym odcinku Devil May Cry 4. Cześć!